Wir haben im Lied gesungen, alles, was ich rede und wirke, lass mich zu deinem Preise tun. Śpiewaliśmy w tej pieśni, wszystko, cokolwiek czynię albo mówię, niech czynię to ku Twojej czci. Ich möchte heute Nachmittag etwas sagen über praktisches Glaubensleben. Dzisiaj po południu chciałbym coś powiedzieć o naszym praktycznym Leben. O naszym praktycznym życiu wiary. Und als Überschrift möchte ich einen Vers lesen aus 1. Samuel 9. I jako taki temat chciałbym przeczytać wiersz z 1 Samuelowej 9 rozdział. Den letzten Teil von Vers 27. Du aber steh jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Końcówka 27 wiersza, 1 Samuela 9:27. Ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże. Wenn wir Gottes Wort hören, jeśli słuchamy słowa Bożego, dann wissen wir immer genau, für wen das Wort Gottes gut passt. To zawsze dokładnie wiemy, dla kogo to słowo jest odpowiednie. Aber ich möchte versuchen, eure Herzen zu erwärmen, dass es auf mich passt. Ale chciałbym spróbować rozgrzać wasze serca do tego, by to słowo było pasujące dla mnie samego, dla każdego z nas osobiście. Und dass ich nicht denke, oh, das war gut für meine Frau. I abym nie myślał, o, to słowo było dobre dla mojej żony. Es war gut für den Bruder neben mir. To było odpowiednie dla brata siedzącego obok mnie. Nein, du. Nie. Sollst das Wort Gottes hören. Nie. Czytaliśmy w tym wierszu: Ty zatrzymaj się na chwilę. Ich schlage vor, wir lesen heute zwei Kapitel aus dem Brief an des Jakobus. Moja propozycja jest, byśmy dzisiaj przeczytali dwa rozdziały listu Jakuba. Zuerst Vers 1 aus Kapitel 1. Najpierw pierwszy wiersz z pierwszego rozdziału. Und dann für den ersten Vortrag Kapitel 3. I potem na pierwszą godzinę trzeci rozdział. List Jakuba, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I teraz trzeci rozdział cały. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język małym członkiem, tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna ratolość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jakobus hat diesen Brief geschrieben. Jakub napisał ten list. Es ist der erste Brief aus dem Neuen Testament oder sogar das erste Buch überhaupt vom Neuen Testament. Jest to pierwszy list, albo możemy nawet powiedzieć, jest to pierwsza księga Nowego Testamentu. Und das Thema ist praktisches Glaubensleben. I tematem jest praktyczne życie wiary. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Leben als Gläubige ist für alle Heilszeiten in gewisser Weise gleich. Życie jest w zasadzie życie wierzącego przez cały czas jest w zasadzie takie samo. Wir können das sehr schnell sehen bei Timotheus und seiner Mutter und seiner Großmutter. Możemy to bardzo szybko zobaczyć u Tymoteusza, jego mamy i jego babci. Die Großmutter war wahrscheinlich gläubig, als es noch überhaupt kein Christentum gab. Jego babcia prawdopodobnie była wierzącą, nim jeszcze powstało chrześcijaństwo. Aber Paulus schreibt an Timotheus von dem ungeheuchelten Glauben deiner Großmutter und deiner Mutter. Ale Paweł pisze do Tymoteusza o nieobłudnej wierze twojej babci i twojej mamy. Und das ist sehr wichtig, wenn wir jetzt den Jakobusbrief aufschlagen. I to jest bardzo ważne, jeśli otworzymy teraz list Jakuba. Praktisches Leben als Gläubige ist nicht abhängig von einer Heilszeit. Praktyczne życie wierzącego nie jest zależne od tego czasu, w jakim człowiek jest zbawiony, czy od czasu zbawienia. Deswegen schreibt Jakobus auch Beispiel von Abraham und von Rahab. Dlatego też Jakub podaje przykład Abrahama i Rahab. Eine andere Zeit, całkiem inny czas, aber Beispiel auch für unser Glaubensleben. Ale przykład dla naszego życia wiary. Abraham liebte Gott. Abraham miłował Boga. Und war bereit, seinen Sohn zu opfern. I był gotowy ofiarować swojego syna. Rahab liebte das Volk Gottes. Rahab miłowała lud Boży. Und war bereit, ihr eigenes Volk zu verachten. I była gotowa znieważyć swój własny lud. Und das sind zum Beispiel nur einmal zwei wichtige Grundsätze für das praktische Glaubensleben. I to są tylko te dwa, takie dwa przykłady, zasadnicze przykłady dla właśnie życia wiary. Liebe zu Gott, miłość do Boga und Liebe zum Volk Gottes. I miłość do ludu Bożego. Jakobus war selber ein Jude. Jakub sam był Żydem. Wir können sogar sehr sicher mit großer Sicherheit sagen, er war der Bruder des Herrn Jesus. I z wielkim prawdopodobieństwem, a wręcz pewnością możemy powiedzieć, że on był bratem cielesnym Pana Jezusa. Aber er schreibt davon nicht in Vers 1 von Kapitel 1. Ale on nic o tym nie pisze w pierwszych wierszach swojego listu. Ich bin überzeugt. Ja jestem przekonany. Jeder von uns heute, każdy z nas dzisiaj, hätte als erstes geschrieben Jakobus, Bruder des Herrn Jesus. Jakub, brat Pana Jezusa. Aber er schreibt Knecht Gottes und des Herrn Jesus. Ale on pisze Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Daraus gibt es zwei wichtige Belehrungen für uns heute. I z tego są dwa bardzo ważne pouczenia dla nas dzisiaj. Jeder von uns ist Sklave von Gott und dem Herrn Jesus. Każdy z nas jest sługą albo wręcz niewolnikiem Boga i Pana Jezusa. Das bedeutet totale Unterwerfung unter das Wort Gottes.
a to oznacza całkowite poddanie pod Słowo Boże. Das zweite, was wir, also gehorsam ist das erste. A więc posłuszeństwo, to jest to pierwsze. Und das zweite ist Demut. A druga rzecz to pokora. Das sehen wir, dass er nichts über den Herrn Jesus als Bruder schreibt. Tu widzimy, że on zupełnie nic nie pisze o Panu Jezusie jako o swoim bracie, sondern einfach nur als Knecht auftritt. Tylko występuje jako ten sługa. Die Empfänger des Briefes sind die 12 Stämme. Odbiorcą tego listu jest 12 pokoleń. Das ist sehr wichtig für das Verständnis des Jakobusbriefes. I to jest bardzo ważne, by zrozumieć list Jakuba. Das ist der einzige Brief im Neuen Testament, der ausschließlich an die 12 Stämme geschrieben ist. Jest to jedyny list w Nowym Testamencie, który jest zaadresowany tylko i wyłącznie do 12 pokoleń. Und ich möchte jetzt zeigen, dass wir in der einer ähnlichen Zeit leben. Chciałbym teraz pokazać, że my dzisiaj żyjemy w podobnych czasach jak oni wtedy. Es war damals die letzte Zeit des Judentums. Wtedy były to ostatnie albo czasy schyłkowe żydostwa. Das Christentum kam und die Juden, die sich bekehrt haben, sind weiter in der Synagoge und im Tempel gewesen. Chrześcijaństwo, można powiedzieć, nadeszło i Żydzi, którzy się nawrócili, oni nadal jeszcze zgromadzali się w synagogach i chodzili do świątyni. In Apostelgeschichte, ich glaube 20 oder 21, sagen sie zu Paulus in Jerusalem, alle sind Eiferer für das Gesetz. I w 20 albo 21 rozdziale Dziejów Apostolskich oni mówią do Pawła, wszyscy są gorliwi, czy są trzymają się za zakonu. Deswegen gibt es in diesem Brief jüdische Elemente. Dlatego w tym liście są te żydowskie elementy. Er schreibt zum Beispiel von der Synagoge. Na przykład pisze o synagodze. Er schreibt von den Kranken mit Ölsalben. On pisze o namaszczaniu chorych. Aber er schreibt auch von der Versammlung. Ale i również pisze o zgromadzeniu. Beides haben wir. Obie te rzeczy mamy tutaj. Aber wir wollen jetzt nicht weiter einleitende Gedanken haben, sondern zu Kapitel 3 kommen. Ale nie chciejmy dalej zajmować się tymi wprowadzającymi myślami, tylko przejdźmy do rozdziału 3. In Kapitel 1 und 2 finden wir mehr grundsätzliche Gedanken über Glauben und Werke. W pierwszym i drugim rozdziale mamy takie zasadnicze myśli dotyczące wiary i czynów. Aber ab Kapitel 3 finden wir besonders praktische Gedanken zum Glaubensleben. Ale od trzeciego rozdziału mamy te praktyczne myśli dotyczące życia wiary. Und ein Bruder hat einmal gesagt, jeden z braci kiedyś powiedział, es ist einfacher, die Gedanken über den Epheserbrief zu kennen, jest łatwiej poznać myśli, które są zawarte w liście do Efezjan, als die Gedanken des Jakobusbriefes zu praktizieren. Niż myśli listu Jakuba, czy myśli, które są zawarte w liście Jakuba, urzeczywistniać, praktykować. Aber, ale gesegnet zu sein mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern, Epheserbrief, ale być ubłogosławionym wszelkim błogosławieństwem niebios, czyli list Efezjan, bedeutet eine hohe Verantwortung für das praktische Glaubensleben. Oznacza wielką odpowiedzialność dla praktycznego życia wiary. Je höher das Bekenntnis, im wyższe poznanie, je höher die Verantwortung, tym wyższa, tym większa odpowiedzialność. Und ich frage mich persönlich zuerst, i ja pytam siebie samego osobiście najpierw, warum ist unser praktischer Zustand so schwach? Dlaczego nasz praktyczny stan jest tak słaby? Obwohl wir die höchsten Segnungen empfangen haben. Pomimo tego, że otrzymaliśmy te najwyższe błogosławieństwa. Und deswegen wollen wir versuchen, sehr praktisch heute Nachmittag einige Gedanken zu hören. I dlatego zechciejmy dzisiaj
usłyszeć kilka tych praktycznych myśli dzisiaj po południu. Wir wollen nicht jeden Vers in der gleichen Tiefe behandeln. Nie będziemy rozważali tak samo dokładnie każdego wiersza, sondern wie der Herr das führt, einen Schwerpunkt an der einen oder anderen Stelle bilden. Ale jak to Pan poprowadzi, to chciejmy jeden albo różne te takie punkty ciężkości w tym rozdziale znaleźć. Das Kapitel teilt sich in zwei Teile. Ten rozdział jest podzielony na dwie części. Wir haben genau das gesungen. I dokładnie o tym śpiewaliśmy. Reden, mowa und wirken. I czyn. Vers 1 bis 12 geht es schwerpunktmäßig um unsere Zunge. Wiersze od 1 do 12, tu jest ten punkt ciężkości położony na języku. Und in Vers 13 steht, er zeige aus dem guten Wandel, Verhalten, steht bei uns in der Anmerkung. W 13 wierszu mamy, niech to pokaże przez dobre postępowanie. Und das ist sehr praktisch. I to jest praktyka. Er beginnt damit, wir sollen nicht viele Lehrer sein. I on też zaczyna od tego, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Und jetzt müssen wir bedenken bei Jakobus, er denkt nicht an die Gabe eines Lehrers. I teraz musimy to mieć na uwadze, jeśli chodzi o Jakuba, on nie mówi tutaj o darze nauczyciela. Wir haben hier nicht einen Brief von Paulus. To nie jest list Pawła. Sondern er meint, wir sollen vorsichtig sein, andere zu belehren. Ale on tu mówi o tym, mamy być bardzo ostrożni, by innych pouczać. Der Herr Jesus sagt das selber in Matthäus Evangelium. Pan Jezus mówi dokładnie to samo w Ewangelii Mateusza. Wenn wie ihr urteilt, so werdet auch ihr beurteilt werden. Jakim sądem wy sądzicie, takim będziecie osądzeni. Ich habe diesen Vers jetzt selbst erlebt. Ten wiersz przeżyłem teraz sam osobiście. Ich denke mal, ihr Kinder habt auch fast alle schon ein Handy, oder? Myślę, że i wśród was wszystkie dzieci są w posiadaniu telefonu. Und das ist für uns Väter sehr teuer, ein Handy zu kaufen für die Kinder. A dla nas ojców jest to droga sprawa kupić każdemu dziecku telefon. Und ich habe immer gesagt zu meinen Kindern, passt auf euer Handy auf, dass es nicht geklaut wird oder hinfällt. Ja zawsze do moich dzieci przypominałem im to. Uważajcie na wasze telefony, żeby wam nie zginęły, żeby wam ktoś nie ukradł. Was ist mir passiert? A co stało się mnie? Ich habe mein Handy hingeschmissen. Spadł mi mój telefon. Und die Kinder haben sofort gesagt, ha, du hast immer gesagt, aufpassen, aufpassen, jetzt ist es selber passiert. I dzieci natychmiast mi wypomniały, a widzisz, ty nam ciągle przypominałeś, a sam tobie się to przytrafiło. Aber jetzt wird es ernst für uns. Ale teraz jest to poważne dla nas. Was sagen wir? Co my mówimy? Über geistliche Dinge, über Gottes Wort? Na temat rzeczy duchowych, na temat Słowa Bożego? Und wie ist mein Verhalten? A jakie jest moje zachowanie? Ist das in einer Harmonie? Czy to jest w pełnej harmonii? Oder ist das total unterschiedlich? Albo całkowicie inaczej. Das ist genau Vers 1. I to jest dokładnie wiersz pierwszy. Das bedeutet jetzt nicht, wir können nichts mehr sagen. To też nie oznacza, że już od tej chwili nic nie możemy powiedzieć. Ist viel zu gefährlich. To by było zbyt niebezpieczne tak twierdzić. Aber wir sprechen über die Wahrheit mit einem schlagenden Herzen. Ale my mówimy o prawdzie z bijącym, kołatającym sercem. Und zweitens bedenken wir, a po drugie, mamy to na uwadze, wir alle straucheln oft. My wszyscy uchybiamy. Das bedeutet leider, dass wir noch viel sündigen. A to niestety oznacza, że jeszcze wiele grzeszymy. Wir sehen wieder typisch praktisch Jakobus. I znowu tutaj widzimy typową praktykę Jakuba. Denn in 1. Johannes steht, dass der Gläubige nicht sündigt. Bo w pierwszym liście Jana jest napisane, że wierzący nie grzeszy. Aber Jakobus sieht die Praxis.
Ale Jakub widzi tutaj praktykę. Er meint nicht Sünde der Hurerei oder Sünde des Mordes. On tutaj nie ma na myśli tego grzechu cudzołóstwa albo morderstwa, sondern im Kopf, ale ten grzech w głowie. Ich meine Gedanken, to znaczy myśli nasze. Und wie oft sündigen wir mit unserem Mund? A jakże często grzeszymy naszymi ustami? Es ist interessant, dass in Römer 3, to jest ciekawe, że w Rzymian 3 rozdział, wenn er über sagt, alle haben gesündigt, gdy jest tam napisane, wszyscy zgrzeszyli, dann kommen Beispiele, tam są wymienione przykłady, und sie sind fast alle bezüglich unseres Mundes. I wszystkie, praktycznie wszystkie te przykłady dotyczą naszych ust. Ich denke, dass hier in Mikow oder auch in der Umgebung noch niemals zwei Brüder sich geboxt haben. Ja myślę i wierzę w to, że tutaj w Mikołowie czy w okolicy tutaj was nie zdarzyło się to, aby dwóch braci się pobiło. Ich hoffe es. Mam taką nadzieję. Aber haben wir schon einmal im Herzen geboxt? Ale czy nie zdarzyło nam się, że w naszych sercach biliśmy się? Oder mit dem Mund? Albo ustami? Das wird jetzt ein ernstes Thema, kommt jetzt. I teraz mamy poważny temat przed sobą. Aber vorher kommt noch ein wunderbarer Vers. Ale zanim do tego przejdziemy, mamy jeszcze cudowny wiersz. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, jeśli kto w mowie nie uchybia, der ist ein vollkommener Mann. Ten jest mężem doskonałym. Ich glaube, dass Jakobus oft an den Herrn Jesus zurückdenkt. Ja myślę, że Jakub bardzo często wspomina Pana Jezusa tutaj. Jakobus ist Bruder des Herrn gewesen. Jakub był bratem Pana Jezusa. Er hat den Herrn Jesus in Nazareth gesehen, wie er aufgewachsen ist. On widział Pana Jezusa w Nazarecie, jak on wzrastał, rósł. Aber am Anfang haben sie nicht geglaubt. Ale też jak czytamy, na początku oni nie wierzyli w Pana. Aber jetzt sieht er zurück. Ale teraz on spogląda wstecz. Und kann sagen, der Herr Jesus ist das vollkommene Beispiel, von dem wir lernen können. I mówi, Pan Jezus jest tym doskonałym przykładem, od którego możemy się uczyć. Wenn wir auch ein vollkommener Mann werden möchten, jeśli my chcemy być tym doskonałym mężem, czy człowiekiem, dann müssen wir nicht auf uns schauen, to nie chciejmy spoglądać na nas samych, sondern auf den Herrn Jesus schauen. Ale patrzmy na Pana Jezusa. Er sagt jetzt zwei Beispiele. I teraz mamy dwa przykłady przed nami. Wie die Zunge eine lenkende Kraft ist. W jaki sposób język jest tą siłą, która kieruje czy ukierunkowuje. Er nimmt das Beispiel von Pferden. Jeden z tych przykładów jest o koniach. Und das Beispiel von einem Steuerruder an einem Schiff. A drugi jest przykład jest o tym sterze statku. Mit der Zunge können wir lenken. Językiem jesteśmy w stanie kierować. Das ist erstmal neutral. Na początku to wszystko jest neutralne. Wir haben das gestern Abend in Katowice gesehen. Wczoraj wieczorem mogliśmy to oglądać w Katowicach. Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Ostatni rozdział Ewangelii Jana, Piotr mówi, idę łowić ryby. Später sind sieben fischen gegangen. A później czytamy, że siedmiu poszło łowić razem z nim. Das hat eine Lenkung erzeugt. Te słowa właśnie spowodowały to ukierunkowanie. Lieber Familienvater, drogi ojcze rodziny, wie lenkst du deine Familie? W jaki sposób ty kierujesz swoją rodziną? Ein Satz nach dem Abendessen? Jedno zdanie po kolacji? Und vielleicht geht es so oder so. I może to się odwrócić w tą stronę lub w tą drugą. Sollen wir noch Lieder singen? Czy mamy jeszcze zaśpiewać pieśń? Eine positive Lenkung.
pozytywne ukierunkowanie. Oder ich möchte kein Beispiel sagen, eine negative Lenkung. Albo nie chcę teraz wymieniać negatywnego przykładu, ale ukierunkowanie w stronę negatywną. Ihr lieben Brüder in der Brüderstunde. Umiłowani bracia na godzinach braterskich. Eine Wortmeldung. Jedno słowo kann alles lenken. Wszystko może ukierunkować. Das bedeutet nicht, wir schweigen nur noch. To nie oznacza, że my mamy już tylko milczeć. Wir müssen reden. Musimy mówić. Deswegen treffen wir uns ja. Dlatego się też spotykamy. Aber sind wir uns der Verantwortung bewusst? Ale czy jesteśmy świadomi odpowiedzialności? Ich kann mit einem Satz jednym zdaniem eine Lenkung erzeugen. Potrafię spowodować ukierunkowanie danej sprawy. Ich möchte ein Beispiel nehmen aus dem Alten Testament. Jeden przykład ze Starego Testamentu. Gideon. Gedeon. Er kommt zurück aus dem Kampf. Wraca z walki. Und ich glaube, es ist der Stamm Ephraim. I myślę, że to plemię Efraima. Ich bin nicht ganz sicher, aber Richter 8 könnt ihr einmal lesen. Nie jestem tego pewny, ale chyba Sędziów 8. Sie waren nicht zufrieden. Nie byli zadowoleni. Warum sind wir nicht einbezogen worden in den Kampf? Dlaczego nie mogliśmy wziąć udziału w tej walce? Und was sagt Gideon? I cóż mówi Gedeon? Ein Satz. Jedno zdanie. Aber lenkt. Ale kierunkowujące. Er sagt, unser Anteil an dem Sieg war sehr klein. Mówi, nasz udział w tym zwycięstwie był bardzo mały. Er macht sich und seine Leute klein. On siebie i swoich ludzi, ich zasługi czyni mniejszymi. Und erhebt die anderen. A wywyższa innych. Wir kommen zu Vers 5. Przejdźmy do 5 wiersza. Jetzt wird das Beispiel eines Feuers genommen. Teraz mamy przykład ognia. Es geht um den Waldbrand. Chodzi o pożar lasu. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier in der Gegend auch habt, aber wir lesen es oft von Südeuropa oder von Amerika. Nie wiem, czy tutaj wśród was też to się zdarza, ale często pojawiają się wiadomości o na południu Europy czy też południe Ameryki. Ein Streichholz weggeschmissen. Jedna zapałka wyrzucona. Und eine ganze Region brennt ab. I cały region czy cały obszar płonie. Und so ist auch die Zunge. Dokładnie taki jest język. Ein Thema. Jeden temat. Und sofort explodiert der andere. I natychmiast drugi eksploduje. Ich weiß es genau. Wiem to dokładnie. Welches Thema ich ansprechen muss, damit der andere einmal explodiert. Jaki temat ja muszę, o czym ja muszę zacząć mówić, aby drugiego zdenerwować. Du kommst vielleicht nach Hause von der Arbeit? Na przykład wracasz z pracy do domu? Und du musst deiner Frau nur eine Sache sagen. I wystarczy, że powiesz twojej żonie jedną rzecz. Und es geht sofort los. I natychmiast się zaczyna. Und was machen wir? I co czynimy? Manchmal geht es gut. Czasami idzie to w dobrą stronę. Aber manchmal tun wir genau das, was hier steht. Ale czasami jest to tak, jak tutaj jest napisane. Wie reden wir? W jaki sposób rozmawiamy albo mówimy? Über Gott? O Bogu? Über den anderen? O innym, o drugim? Und so weiter. I tak dalej. Wollen wir uns das einfach hier noch einmal neu zu Herzen nehmen? Chciejmy wziąć to do naszego serca. Das ist wie ein Feuer. To jest jak ogień. Was wir nicht mehr einfangen können. Es brennt immer weiter. Coś, czego nie jesteśmy w stanie opanować, to ciągle płonie, rozprzestrzenia się. Am Anfang war ein kleiner Unfall. Na początku to był mały wypadek. Und am Ende sind 100 Tote.
a na koniec jest, są setki zabitych. So es ist eine Nachricht. Taka jest, tak często jest z wiadomością właśnie. Jeder erzählt weiter und macht noch etwas mehr, noch etwas mehr, noch etwas mehr. Każdy zaczyna opowiadać dalej i to się powiela i dodaje się do tego i robi się z tego wielka wiadomość. Und das Reden unter den Geschwistern ist ein großes Feuer. A rozmowy wśród wierzących to wielki, często wielki ogień. Hast du schon gehört? Czy nie słyszałeś już? Wirklich, es war. Tak, naprawdę, tak to jest. Und noch etwas mehr, und noch etwas mehr. I jeszcze coś do tego i coś do tego. Das Wort Gottes ist klar. Słowo Boże jest jasne. Und wir wollen es neu zu unseren Herzen nehmen. I zechciejmy to wziąć na nowo do naszych serc. Die Zunge, sagt in Vers 6, ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Szósty wiersz. Język jest ogniem, światem nieprawości. Und er zeigt, dadurch wird der ganze Leib befleckt, erstens. Po pierwsze, przez niego jest zanieczyszczone całe ciało. Zweitens, der Lauf der Natur angezündet. Po drugie, rozpala bieg życia. Und drittens, es ist von der Hölle, vom Teufel. I po trzecie, jest, pochodzi to od, z piekła, od diabła. Ich nehme nur ein Beispiel bei Paulus. Tylko jeden przykład od Pawła. Paulus steht vor Gericht, es gibt Pharisäer und es gibt Sadduzäer. Paweł jest, stoi przed sądem, z jednej strony faryzeusze, z drugiej sadduceusze. Und was macht Paulus? I cóż czyni Paweł? Er sagt nur Auferstehung. Mówi tylko jedno słowo: zmartwychwstanie. Schon braucht er nichts mehr sagen. Da haben die sich gestritten. I więcej nie potrzebuje nic mówić. Oni już się kłócą między sobą. Faryzeja gegen Sadduceja. Faryzeusze z Sadduceuszami. Das war nicht gut von Paulus. To nie było dobre ze strony er war Pawła. In einer schwierigen Situation. Był w bardzo ciężkiej sytuacji. Aber wollen wir uns das neu zu Herzen nehmen. Ale zechciejmy wziąć to do naszych serc na nowo. In Vers 7 zeigt er jetzt, w siódmym wierszu teraz pokazuje, dass wir Menschen es geschafft haben, alle Tiere zu bändigen. Że ludzie potrafili okiełznać wszelkie zwierzęta. Tiere auf der Erde. Zwierzęta na ziemi. Tiere in der Luft. Zwierzęta w powietrzu. Und sogar Tiere im Meer. I nawet zwierzęta w morzach. Wir haben vielleicht schon einmal eine Delfinschau gesehen. Być może oglądaliście i mieliście okazję oglądać pokaz delfinów. Aber unsere Zunge, ale nasz język, schaffen wir nicht zu bändigen. Nie jesteśmy w stanie go okiełznać. Wie ist das, ihr Kinder? Jak to jest u was, dzieci? Da sagt die Mama oder der Vater, du gehst jetzt sofort in dein Zimmer und bist ruhig. Mama albo tata mówią do ciebie: natychmiast idziesz do swojego pokoju i ma być cisza. Ja, auf das Zimmer gehst du. Tak, do pokoju to dziecko jeszcze pójdzie. Aber in der ganzen Treppe. Ale cała ta droga do tego pokoju to jest jedno wielkie narzekanie. Bis die Tür zu ist. Do momentu, aż te drzwi się zamkną. Und ich habe gesehen gerade auch die Erwachsenen haben gelacht. I zauważyłem, że w tej chwili uśmiechnęli się też dorośli. Aber wir sind nicht besser. Ale my wcale nie jesteśmy lepsi. Sondern wir sind alle gleich. Ale wszyscy jesteśmy tacy sami. Wollen wir es uns bitte zu Herzen nehmen? Chciejmy to wziąć do naszych serc. Wir haben die Überschrift genommen: Du steh still, dass du das Wort Gottes hörst. I jako ten temat mieliśmy: ty zatrzymaj się albo bądź cicho, cicho, tak jest w niemieckim, bo będzie mówione Słowo Boże. Jetzt spricht er noch ein Thema an, bevor wir zum zweiten Abschnitt kommen. Zanim przejdziemy do drugiego odcinka, to jeszcze jeden temat jest poruszony. Was die Verantwortung eines Gläubigen noch erhöht. Temat, który odpowiedzialność wierzącego jeszcze podnosi. Mit unserer Zunge loben wir. Naszym językiem chwalimy. Den Herrn und Vater. Naszego Pana i Ojca. Und
mit der gleichen Zunge i tym samym językiem fluchen wir. Przeklinamy. Das ist doch unmöglich. To jest przecież niemożliwe. Und er sagt, in der Natur geht das nicht. I Jakub mówi, w naturze taka rzecz jest niemożliwa. Olivenbäume gibt es nur Oliven. Jeśli weźmiemy drzewo oliwne, to na nim rosną tylko oliwki. Der Weinstock hat nur Weintrauben. Jeśli weźmiemy winogrona, to znajdziemy tylko owoce winogrona. Und salziges hat kein süßes Wasser, sondern Salzwasser. Woda słona jest wodą słoną, nie ma w niej, czy nie wydaje słodkiej wody. Ich muss leider eine Begebenheit erzählen, die ich wirklich leider erlebt habe. I opowiem wam jedno zdarzenie, które naprawdę przeżyłem. Ich habe über diesen Abschnitt gesprochen. I kiedyś mówiłem o tym urywku. Und an dem folgenden Sonntag. I następną niedzielę. Haben wir Sonntagmorgen Brot gebrochen. Łamaliśmy chleb. Die Brüder haben sich beteiligt in der Stunde. I bracia brali udział w godzinie łamania chleba. Und ich komme nach der Stunde in die Garderobe. I po godzinie łamania chleba wszedłem do szatni. Und zwei Brüder streiten sich mit dem Mund. I dwóch braci kłóci się. Ich bin schnell weggegangen. Szybko wyszedłem. Aber ich war erschüttert, erschrocken. Ale ja byłem tym wstrząśnięty. Wir waren gerade zusammen und haben den Herrn und Vater gelobt. Przed chwilą byliśmy razem zgromadzeni i sławiliśmy, wychwalaliśmy naszego Boga Ojca. Geistliche Lieder gesungen. Śpiewaliśmy pieśni duchowe. Und eine halbe Stunde später. A już pół godziny później. Sprechen wir mit dem gleichen Mund. Tymi samymi ustami. Gegen den anderen. Wypowiadamy słowa przeciwko drugiemu. Wie ist das in meinem Leben? Jak wygląda ta sprawa w moim życiu? Das ist eine herzerforschende Frage. To jest pytanie, które bada serca. Damit kommen wir zum zweiten Absatz. I teraz przejdźmy do drugiego urywka. Wir könnten jetzt überschreiben unser Verhalten oder unser Wandel. Moglibyśmy dać tutaj tytuł nasze zachowanie albo sposób, w jaki idziemy przez życie. Und Jakobus denkt praktisch. I Jakub cały czas myśli w sposób praktyczny. Das Wort, was sehr wichtig ist, er zeige aus dem guten Wandel. I słowo, które jest bardzo ważne, to jest tutaj niech pokaże. Das hat er schon einmal in Kapitel 2 gesagt. Już to mówił w drugim rozdziale. Schaut einmal in Vers 18. 18 wiersz, drugi rozdział. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Das ist der Unterschied zwischen Paulus und Jakobus. I to jest właśnie różnica między Pawłem a Jakubem. Paulus sieht den Glauben vor Gott. Paweł widzi tą wiarę przed Bogiem. Vertikal. Czyli pionowo. Jakobus sieht den Glauben horizontal vor den Menschen. Jakub widzi wiarę w sposób poziomy, przed ludźmi. Und Glauben kann man nicht sehen. A wiary przecież nie można widzieć. Ob du gläubig bist, kann ich nicht sehen. Czy ty jesteś wierzący? Nie widzę tego. Nie jestem w stanie tego zobaczyć. Gott kann das sehen. Bóg, tak, Bóg to widzi. Gott kennt dein Herz. Bóg zna twoje serce. Aber ich, wir Menschen können das nicht sehen. Ale my, ludzie, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Und deswegen sagt er, zeige mir. I dlatego on mówi, pokaż mi. Und die Beispiele haben wir gesehen, Abraham und Rahab. I przykłady, już je wymienialiśmy, Abraham i Rahab. Liebe zu Gott und Liebe zum Volk Gottes. Miłość do Boga i miłość do ludu Bożego. Jetzt sagt er mir, fragt er uns, zeige mir dein Verhalten. I teraz on mówi, albo pyta nas, pokaż mi twoje zachowanie. Und zwar Werke in Sanftmut und Weisheit.
dzieła w łagodności i mądrości. Uczynki w łagodności, czy to, co mamy, końcówka 13 wiersza. Was ist Weisheit? Cóż to jest mądrość? Weisheit bedeutet, was in der Bibel steht, in einer Situation richtig anzuwenden. Mądrość to oznacza to, co jest napisane w Biblii, by umieć to zastosować w odpowiedniej sytuacji. In der Bibel steht ja nicht, heute morgen soll ich das machen, übermorgen das, oder das ist verboten, das ist erlaubt. W Biblii nie mamy napisane, dziś rano zrób to, jutro zrób to, to możesz, tego nie możesz. Und so brauche ich Weisheit. I dlatego potrzebuję mądrości. Und das bedeutet zuerst einmal die Bibel lesen. A po pierwsze, to oznacza, czy najpierw to oznacza, czytać Biblię. Wenn ich nicht gut in der Bibel Bescheid weiß, jeśli ja nie wiem, co jest napisane w Biblii, o co chodzi w Biblii, habe ich keine Erkenntnis, nie mam poznania wtedy, und ich kann auch keine Weisheit haben. I też nie mogę mieć tej mądrości. Bevor er auf dieses Thema zu sprechen kommt, spricht er erst von der Weisheit von unten. I zanim on zacznie mówić o tym temacie, to zaczyna od tej mądrości z dołu, ziemskiej. Und er sagt in Vers 14, i 14 wiersz mówi, wenn in unserer Mitte Neid und Streit ist, jeśli pośród nas jest zazdrość i kutliwość, dann sieht man, to widać wtedy, es ist nicht eine Wandel in Übereinstimmung mit Gott, że nie jest to pielgrzymka w zgodzie ze Słowem Bożym. Da braucht man nicht fragen, bist du ein Kind Gottes? Man sieht schon alles. Nie trzeba pytać, czy ty jesteś dzieckiem Bożym, widać to od razu. Neid ist von unten. Ta zazdrość pochodzi z dołu, z ziemi. Und Neid ist Dummheit. A zazdrość to głupota. Warum? Dlaczego? Weil niemand von uns kann sich auf das, was er bekommen hat, etwas einbilden. Bo żaden z nas nie może budować czegoś na podstawie tego, co otrzymał. Czy szczycić się tym, co od kogoś otrzymał. Wozu, warum bin ich in Deutschland geboren? Dlaczego ja urodziłem się w Niemczech? Warum seid ihr in Polen geboren? Dlaczego wy urodziliście się w Polsce? Warum sind wir in Friedenszeiten geboren, nicht im Krieg? Dlaczego urodziliśmy się w czasach pokoju, a nie wojny? Woher kommt es, dass ich ein Gehirn habe, was funktioniert? Ein Gehirn, was funktioniert? Skąd to się bierze, że ja mam mózg, który działa, pracuje? Wir könnten alles weiter sagen. Moglibyśmy tutaj przytaczać mnóstwo przykładów. Es ist nur Gnade. Wszystko to jest tylko i wyłącznie łaska. Wenn du eine Gabe bekommen hast, eine Gnadengabe von Gott, jeśli otrzymałeś dar łaski od Boga, dann ist es auch Gnade. To też jest łaska. Wenn ich neidisch bin auf die Gnadengabe von Simon, jeśli ja będę zazdrosny o ten dar, który ma Szymon, dann ist es dumm. To jest to głupie. Weil es ist nicht die Gnadengabe von Simon, sondern die Gnadengabe von Gott für Simon. Bo to nie jest dar łaski Szymona, tylko to jest dar łaski dany przez Boga Szymonowi. Und so richtet sich der Neid am letzten eigentlich gegen Gott. I koniec końców zazdrość jest ukierunkowana przeciwko Bogu. Ich mache also Gott Vorwürfe, dass ich nicht das bekommen habe, was ein anderer hat. Koniec końców oznacza to, że ja Bogu czynię zarzuty, że nie mam tego, co otrzymał drugi. Da sehen wir, dass es eine ernste Sache ist. I widzimy, że to jest bardzo poważna sprawa. Aber wie oft auch ihr Kinder schon, ale, sind wir neidisch. Ale jakże często i też wy, dzieci, jesteśmy zazdrośni. Ja, wenn ich die Eltern hätte. Tak, gdybym ja miał takich rodziców.
Wenn wir auch so ein schönes Auto hätten. O, gdybyśmy mieli takie fajne, taki fajny samochód. Wenn wir nicht in Mikow wohnen würden, sondern in Grabow. O, gdybyśmy nie mieszkali w Mikołowie, tylko w Grabowie. Dann wäre alles einfacher. To wszystko byłoby łatwiejsze. Wenn, wenn, wenn. I ciągle jest gdyby, gdyby, gdyby. Aber so ist es nicht. Ale tak nie jest. Gott wollte dich in der Familie, an dem Ort, mit dem Reichtum, mit dem Gehirn und so weiter und so weiter. Bóg chciał ciebie w tym miejscu, w tej rodzinie, z takim bogactwem i tak dalej, to było jego życzenie. Und er sagt am Ende von Vers 14, i pod koniec 14 wiersza mówi: Lügt nicht gegen die Wahrheit. Nie kłamcie wbrew prawdzie. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Man kann sagen, ja, ich mache es nur, es geht mir um die Wahrheit. Można powiedzieć, ja to czynię tylko i wyłącznie dlatego, bo ja mam prawdę na sercu. Chodzi mi o prawdę. Aber prüfen wir mal einmal unser Herz. Ale zechciejmy sprawdzić nasze serce. Kämpfen wir für die Wahrheit? Walczymy o prawdę? Oder kämpfen wir für uns? Albo walczymy o coś naszego. Ich möchte es nicht beantworten. Nie chcę tutaj dawać odpowiedzi. Aber es ist eine ernste Frage. Ale to jest poważne pytanie. Wenn es Probleme gibt, dann wird klar, ob ich weise bin oder nicht. Jeśli pojawiają się problemy, to wtedy staje się jasnym, czy jestem mądry, czy nie. Liebe Ehefrau, droga małżonko, vielleicht hast du 100% recht. Być może masz w 100% rację. Aber wenn du ruhig bleibst, ale jeśli będziesz spokojna, dann sieht man, wer weise ist in der Ehe. To wtedy widać, kto jest mądry w małżeństwie. Lieber Bruder, drogi bracie, hast du auch 100% recht? Jeśli ty też masz 100% rację, a vielleicht 80%, oder? A może tylko 80? 70? 70? Vielleicht auch nur 50? A może tylko 50? Aber wenn du in deinem Verhalten dich richtig verhältst, ale jeśli ty będziesz się właściwie zachowywał, dann wird die Weisheit offenbar. To wtedy będzie objawiona ta mądrość. Ich weiß, das ist nicht leicht. Wiem, że to nie jest proste. Man kann einfacher hier vorne darüber reden. Tutaj z przodu, zza tego pulpitu można łatwo o tym mówić. Meine Frau ist nicht hier. Mojej żony tutaj nie ma. Meine Brüder aus Dortmund sind auch nicht hier. Moich braci z Dortmundu też tutaj nie ma. Aber trotzdem, es ist das Wort Gottes. Ale mimo wszystko to jest Słowo Boże. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. I teraz właśnie tutaj tymi słowami przechodzimy do końca. Er stellt die Weisheit von unten der Weisheit von oben gegenüber. On przeciwstawia sobie tą prawdę ziemską tej prawdzie z góry. Die Weisheit von unten ist irdisch. Ta prawda z dołu jest prawdą ziemską, z ziemi. Die Weisheit von oben ist himmlisch. Mądrość, przepraszam, mądrość. A ta mądrość z góry jest niebiańska. Die Weisheit von unten irdisch, die Weisheit von oben himmlisch. Nie prawda, tylko mądrość miała być. Die Weisheit von unten ist sinnlich oder seelisch. Ta mądrość z dołu jest uczuciowa, emocjonalna. Und die Weisheit von oben ist geistlich. A ta mądrość z góry jest duchowa. Die Weisheit von unten ist teuflisch. Ta mądrość z dołu jest diabelska. Und die Weisheit von oben ist göttlich. A mądrość z góry jest Boża. Das bedeutet jetzt nicht, ein Christ ist ohne Emotion. To nie oznacza teraz, że chrześcijanin jest człowiekiem bez emocji. Wir sind nicht alle wie ein kalter Stuhl. My nie jesteśmy jak taki zimny posąg. Nein, aber wir lassen uns nicht von unserer Emotion leiten. Nie, ale nie pozwólmy się kierować naszymi emocjami. Und das sagt er in Vers 16. I to właśnie mówi w wierszu 16. Wenn es Neid und Streit gibt, dann gibt es auch Unordnung, Zerrüttung. Gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój albo nieporządek. Und jede Art von schlechter Tat. I wszelki zły czyn.
Aber jetzt schauen wir zum Schluss auf den Herrn Jesus. Ale teraz na koniec spójrzmy na Pana Jezusa. Warum? Dlaczego? Steht in Vers 17 und 18 etwas von dem Herrn Jesus? Czy w 17 i 18 wierszu jest mowa o Panu Jezusie? Nein, nicht nur der Name muss da stehen. Nie, to nie chodzi o to, że imię musi być wymienione. Sondern wir können jetzt in die Sprüche gehen, Sprüche 8. Możemy przejść teraz do przypowieści Salomona, 8 rozdział. Und in Sprüche 8 lesen wir von der Weisheit. I tam w 8 rozdziale czytamy o mądrości. Und auf einmal i nagle steht da etwas von dem Werkmeister. Jest tam mowa o tym mistrzu. Es ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Die Weisheit in Person. Ta mądrość spersonifikowana. Ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Wenn wir weise sein wollen, jeśli chcemy być mądrymi, dann müssen wir auf den Herrn Jesus schauen. To musimy patrzeć na Pana Jezusa. Als der Jesus vor den Richtern war, gdy Pan Jezus był przed sędziami, wie war sein Recht? Jakie było jego prawo? 100%. Czy jaka była jego racja? 100% miał rację. Das können wir da mit 100%iger Sicherheit sagen. I to możemy powiedzieć ze 100% pewnością. Und dann lesen wir, ich glaube, 7-mal. I czy możemy przeczytać, myślę, że 7-krotnie. Und er schwieg. A on milczał. Da sagte er überhaupt nichts mehr. Nie wypowiedział, nie odpowiedział na to, nic nie powiedział. Gestern in Katowice haben wir uns über Pilatus unterhalten. I wczoraj w Katowicach też wspominaliśmy Piłata. Pilatus ist wie ein Huhn hin und her gelaufen oder wie ein Hund. W czasie tego przesłuchania Piłat biegał w tom i z powrotem, wychodził i wchodził. Aber die Ruhe in Person war der Herr Jesus. Ale tym, który zachował pełen spokój, był Pan Jezus. Und in Sprüche 9 Vers 1 steht dann: Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. I w Przypowieściach 9, pierwszy wiersz czytamy: Mądrość zbudowała swój dom. Und auf 7 Säulen. Na 7 kolumnach. Und die finden wir jetzt hier. I tutaj te kolumny możemy znaleźć. Die Weisheit von oben ist erstens rein. Mądrość z góry jest po pierwsze czysta. Wir könnten jetzt bei jedem Punkt den Herrn Jesus in den Evangelien anschauen. I teraz przy każdym z tych punktów tutaj moglibyśmy oglądać Pana Jezusa w Ewangeliach. Aber ich darf es vielleicht auch wenn heute keine Schule ist. I nawet jeśli dzisiaj teraz po południu to nie jest szkoła. Eine Hausaufgabe aufgeben. To chciałbym wam dać zadanie domowe. Das ist übrigens sehr wichtig. Poza tym jest to bardzo ważne. Hier eine Stunde sitzen und mal etwas hören. Das ist einfach. Tutaj siedzieć przez godzinę i słuchać, to jest dość łatwo. Aber die Lehrer sagen auch immer in der Schule, ihr müsst zu Hause noch einmal das bearbeiten. Ale nauczyciele w szkole zawsze mówią, w domu musicie to jeszcze raz przerobić. Und das ist nicht nur in der Schule wichtig, noch wichtiger ist es hier, wenn wir Gottes Wort aufschlagen. I to jest ważne, te słowa są ważne nie tylko w szkole, ale jeszcze ważniejsze są, jeśli mówimy o Słowie Bożym. Wenn Gott uns mehrere Punkte sagt, jeśli Bóg nam pokazuje większą ilość punktów, dann gibt es manchmal eine Aufzählung, die ist im Wert gleich. To czasem jest to wyliczenie, które ma równą wartość. Aber hier nicht. Ale tutaj nie. Sondern er sagt erstens rein. Ale on tutaj mówi przede wszystkim czysta. Da sehen wir also, dass das der wichtigste Punkt ist. A więc widzimy, że jest to najważniejszy punkt. Jeder, der die Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich, gleich wie er rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3, glaube ich. 1. Jana 3, 3. Każdy, kto ma tą nadzieję, oczyszcza sam siebie, tak jak on jest czysty. Und dann heißt es weiter, so dann. I czytamy dalej, następnie. Und dann kommen fünf, ich glaube, nee, vier positive Sachen. Czytamy cztery pozytywne rzeczy. Und zwei negative Sachen.
i dwie negatywne. Reinheit ist das Wichtigste. Czystość jest najważniejsza. Aber es geht zusammen mit friedsam. Ale idzie ta czystość razem w parze z miłowaniem pokoju. Ich nehme nur einen Vers aus Kolosser 3. Tylko jeden wiersz z Kolosan 3. Vers 15. 15 wiersz. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Ich kann also rein sein, a więc mogę być czysty, aber trotzdem versuche ich immer Streit anzufangen. Ale ciągle mogę próbować wywołać kłótnie. Aber das ist nicht die Weisheit. Ale to nie jest mądrość. Die Weisheit sucht Frieden. Mądrość szuka pokoju. Aber nicht, ale nie auf Kosten der Wahrheit. Kosztem prawdy. Denn sonst ist es nicht rein. Bo wtedy nie będzie czysta. Seht ihr? Das ist schwer. Widzicie? To jest bardzo trudne. Das dritte? Trzecia rzecz. Milde. Łagodna. Das bedeutet, to oznacza nicht zu mir, nie do mnie, wobec mnie. Wir sind oft milde zu uns, bo my często jesteśmy łagodni wobec siebie samych. Und hart zu den anderen. A jesteśmy ostrymi, ostrymi albo twardymi wobec innych. Aber es soll genau umgekehrt sein. Ale dokładnie powinno być odwrotnie. Lieber Ehemann, drogi mężu, bist du milde zu deiner Frau? Czy jesteś łagodny wobec swojej żony? Du kommst nach Hause, wracasz do domu. Deine Frau hat alle Kinder auf die Kinder aufgepasst? Twoja żona zajmowała się wszystkimi dziećmi? Und du fragst, warum ist das Essen noch nicht fertig? A ty jej pytasz, dlaczego jeszcze obiad nie podany? Ist das milde? Czy to jest łagodność? Nur ein Beispiel. Tylko taki przykład. Viertens. Po czwarte. Folgsam. Ustępliwa. Oder lenksam. Albo dająca się kierować. Luther übersetzt lässt sich sagen. W tłumaczeniu Martina Lutra jest napisane, pozwala sobie coś powiedzieć. Können wir auch einmal etwas uns sagen lassen? Czy my pozwalamy, by ktoś coś nam powiedział? Oder immer habe ich recht. Albo mamy stanowisko, ja mam zawsze rację. Fünftens, piąty punkt. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Das bedeutet Barmherzigkeit. Was bedeutet Barmherzigkeit? Co znaczy miłosierdzie? Und zwar nicht ein bisschen Barmherzigkeit, sondern voll Barmherzigkeit. Ale tu nie jest napisane troszkę miłosierdzia, tylko pełna miłosierdzia. Ein Herz für das Elend anderer haben. To oznacza mieć otwarte serce na biedę, troski innego. Und gute Früchte. I dobrych owoców. Wir sehen, es ist ein großes Feld Arbeit für uns. Widzimy, że dla nas jest wielkie pole do pracy. Der sechste, also die letzten beiden, 6 und 7 sind dann negativ. Szósty i siódmy punkt są rzeczami negatywnymi. Nicht parteiisch. Niestronnicza. Das bedeutet von, wir sind neutral. To oznacza, że jesteśmy neutralni. Das bedeutet nicht, ich habe keine Meinung. To nie oznacza też, że ja na dany temat nie mam żadnego zdania. Sondern ich versuche es an einem Beispiel zu erklären. Lecz chciałbym to wyjaśnić na jednym przykładzie. Wir erleben das in der Familie. My to przeżywamy w rodzinie. Es gibt eine Entscheidung in der Familie. Jest jakieś, musi być w rodzinie podjęta decyzja. Und der Vater fragt, was sollen wir machen? I ojciec pyta, co zrobimy? A oder B? Wariant A czy B? Und dann sagt die Tochter, i wtedy córka mówi, Mama, was ist deine Meinung? Mama,
Mamo, jakie ty masz zdanie? B, dann bin ich auch für B. Jeśli ty jesteś za opcją B, to ja też. Weil die Tochter ist nicht unparteiisch. Sie ist parteiisch. I wtedy córka jest stronnicza. Sie möchte gerne das, was die Mutter sagt, möchte sie auch. Bo to, co powiedziała mama, to ona też tego chce. Aber wir als Erwachsene sollen zuerst unparteiisch sein. Ale my, dorośli, mamy być najpierw niestronniczy. Auch das an einem einfachen Beispiel. I również to na prostym przykładzie postaram się wyjaśnić. Wir sollen eine Meinung sagen. Mamy wypowiedzieć zdanie na jakiś temat. Und dann sagen wir, wer hat das gesagt? I wtedy mówimy, kto to powiedział? A, der Bruder, ich bin dagegen. A, ten brat, nie, to ja jestem przeciw. Sind wir unparteiisch? Czy jesteśmy wtedy niestronniczy? Eine ernste Frage. Poważne pytanie. Sagt ein anderer Bruder etwas? Jeśli powie coś inny brat? Ich bin dafür. A, to ja jestem tak, jestem za tym. Es geht nicht darum, dass wir eine Meinung haben. To nie chodzi o to, że mamy zdanie. Sondern dass wir von erst am Anfang nicht eine sofort eine Partei haben. Ale chodzi o to, abyśmy na samym początku nie tworzyli, nie próbowali jakiegoś partyjniactwa uprawiać. Letzter Punkt, nicht geheuchelt. Ostatni punkt, nieobłudna. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Durchsichtig. Przejrzystość. Der Jesus sagt in Johannes 8, Vers 25, ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 8, rozdział 8, vers 25. 25 wiersz. Jestem dokładnie tym, co do was mówię. Lauter oder echt. Szczery. Ich kann sagen etwas, aber ich kann überhaupt ganz anders denken. Ja coś mogę wypowiedzieć, ale moje myśli będą zupełnie inne. Und das ist nicht gesund. A to nie jest zdrowe. Wenn zwischen Eheleuten nicht eine Echtheit ist. Jeśli w małżeństwie nie ma tej szczerości. Wenn unter Brüdern keine Echtheit ist. Jeśli pośród braci nie ma tej szczerości. Sondern nur Taktik. Ale tylko i wyłącznie jest rozgrywana taktyka. Dann ist das ein Nährboden für Streit. To jest to bardzo dobre podłoże dla kłótni. Wollen wir uns das zu Herzen nehmen? Czy chcemy to wziąć do naszych serc? Jetzt kommt ein wunderbares Ergebnis zum Schluss. I na koniec jest cudowny wynik tego. In Vers 17 müssen wir aktiv sein. W wierszu 17 musimy być aktywni. Aber wenn wir aktiv sind in 7 Punkten. Ale jeśli będziemy aktywni w tych 7 punktach, dann wird auf einmal ein Ergebnis kommen, was wir nicht beeinflussen können. To wtedy będzie taki wynik, na który nie mamy wpływu. Hier steht, dass die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden gesät wird. Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany für die, die Frieden stiften. W pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Das geht dann wie automatisch. Tu można powiedzieć, jest pewien automatyzm. Wenn wir alle zusammen, jeśli my wszyscy razem jetzt versuchen das zu beherzigen, was wir gehört haben, będziemy starali się wziąć to do naszych serc, co słyszeliśmy, dann gibt es kein anderes Ergebnis als Frieden. To nie będzie innego wyniku, innej możliwości, jak tylko i wyłącznie pokój. Zum Schluss ein Vers aus Jesaja 48. Na koniec wiersz z Izajasza 48. Vers 18. 18 wiersz. O gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Wir wollen jetzt Jakobus 4 lesen. Przeczytamy list Jakuba, 4 rozdział. Ganze Kapitel. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć.
Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce przyjść, być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Praktisches Glaubensleben ist das Thema. Praktyczne życie wiary, to jest nasz temat. Und kommt jetzt zu einigen Punkten, die wir in der Übersicht einmal anschauen wollen. I on teraz przechodzi do pewnych punktów, które chcemy w takim przeglądzie zobaczyć. In Vers 1 bis 5 die Wirkungen des Fleisches oder der in uns wohnenden Sünde. Wiersze 1 do 5 działania grzechu albo ciała albo mieszkającego w nas grzechu. Vers 6 bis 10 Wiersze 6 do 10 die dem Fleisch entgegenwirkende Kraft. Siła, która przeciwstawia się ciału. Vers 11 und 12 der Mensch erhebt sich über einen anderen Menschen bzw. Gott. 11 i 12 wiersz. Człowiek wynosi się nad drugiego albo też nad Boga. Dann ab Vers 13 handeln ohne Gott. I od 13 wiersza działanie bez Boga. Und im letzten Vers wie eine Schlussfolgerung, ein Schlusspunkt. I ostatni wiersz takie dobitne podsumowanie. Und wir wollen direkt mit der ersten Frage anfangen. I chcemy zacząć od pierwszego pytania. Zuerst einmal unter euch bedeutet in Israel unter den 12 Stämmen. Między wami mamy w pierwszym wierszu. Oznacza to między Izraelem, między tymi pokoleniami izraelskimi. Denn das sind die Empfänger des Briefes. Bo to są odbiorcy tego listu. Aber wir wollen das jetzt auf uns anwenden. Ale zechciejmy to teraz zastosować do nas. Und ich frage zuerst einmal die Kinder. I najpierw pytanie do dzieci. Warum streitet ihr mit euren Geschwistern? Dlaczego kłócicie się ze swoim rodzeństwem? Woher kommt das? Skąd to pochodzi? Ja, mein Bruder ist schuld. Tak, przecież to winny jest mój brat. Nein, meine Schwester ist immer so frech zu mir. Nie, moja siostra jest zawsze taka oschła wobec mnie. Wredna, wredna. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Und die Erwachsenen, kann ich euch sagen, ihr lieben Kinder, die sind genauso. A dorośli, drogie dzieci, mogę wam powiedzieć, są dokładnie tacy sami. Als Adam gesündigt hat, gdy Adam zgrzeszył, da hat er gesagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld.
To pierwsze, co powiedział, no tak, żona, którą mi dałeś, ona jest winna. Und wir könnten es weiterführen. I moglibyśmy to kontynuować. Wenn ich in Dortmund wäre, dann wäre es einfacher, aber hier in Mikołów ist es so schwer. Gdybym był w Dortmundzie, byłoby to łatwiej, ale tutaj w Mikołowie to jest tak ciężko. Und wir können wieder alles weitere Beispiele machen. I znowu byśmy mogli przytaczać kolejne przykłady. Jakobus ist praktisch. Jakub jest praktyczny. Und er gibt jetzt die Antwort. I on daje teraz odpowiedź. Und wir wollen sie zu meinem Herzen reden lassen. I pozwólmy, by to słowo mówiło do naszego serca. Ganz einfach. Bardzo prosto. Du bist schuld. Ty jesteś winny. Aber. Ale. Nein. Nie. Du bist schuld. Ty jesteś winny. Es ist wegen mir. To stało się z mojego powodu. Er sagt hier aus euren Begierden, das bedeutet aus unserem Fleisch. On tutaj mówi z waszych pożądliwości, to oznacza z powodu naszego ciała. Wenn wir das lernen heute. Jeśli tego się nauczymy dziś. Nicht die Umstände sind es. To nie o te okoliczności. Nicht die Geschwister. To nie współwierzący. Nicht der Ehepartner. To nie współmałżonek. Nicht der Lehrer, nicht der Chef, nicht die Ampel oder was auch immer. Nie nauczyciel, nie szef, nie światła na skrzyżowaniu. Du bist schuld. Ty jesteś winny. Oder wir könnten besser sagen, ich bin schuld. Albo tak jak to powinno brzmieć, ja jestem winny. Das ist der Heilung für ein Problem in der Ehe. To jest lekarstwo na problemy w małżeństwie. Wenn wir beide sagen können, ich habe Schuld daran. Jeśli oboje potrafimy powiedzieć, ja jestem współwinny czy winny. Es ist die Heilung für Streit in den Versammlungen. To jest też lekarstwo na kłótnie w zgromadzeniu. Es gibt selten nur Schuld auf einer Seite. Bardzo rzadko zdarza się, że wina jest po jednej stronie. Das gibt es fast nie. Prawie się to nie zdarza. Sondern meistens gibt es Schuld auf beiden Seiten. Ale najczęściej ta wina jest obustronna. Nicht immer 50-50. Nie zawsze jest to 50% do 50. Aber das ist doch mal egal, oder? Ale w sumie to jest to obojętne, jakie jest ten podział procentowy. Wenn ich nur 5% Schuld habe. Jeśli mam tylko 5% jest mojej winy. Aber die einsehe. Wenn ich das dann einsehe. Ale jeśli ja to zauważę, że jestem w tych 5% winny, dann ist das eine große Hilfe. To jest to wielka pomoc. Hier am Anfang kommen jetzt die drei Feinde des Christen vor uns. Wir haben schon gesehen das Fleisch erstens. Tutaj mamy tych trzech nieprzyjaciół i pierwszym z nich to było ciało. In Vers 4 sehen wir die Welt. W czwartym wierszu widzimy świat. Und in Vers 7 der Teufel. I w siódmym diabeł. Das sind die Feinde. To są ci nieprzyjaciele. Aber weil das Fleisch in uns ist, ale ponieważ ciało jest w nas, hat der Teufel bzw. die Welt ein Anknüpfungspunkt. To diabeł albo świat mają ten punkt zaczepienia w nas. Und zeigt uns jetzt fünf Auswirkungen. I teraz widzimy pięć tych wyników, aus unserem Fleisch, które pochodzą z naszego ciała. Erstens Vers 2. Najpierw wiersz drugi. Ihr begehrt und habt nichts. Pożądacie, a nie macie. Das bedeutet, wir sind unzufrieden. To oznacza, że jesteśmy niezadowoleni. Und wir wollen uns jetzt allen persönlich die Frage stellen, bist du zufrieden? Postawmy sobie to pytanie, czy jesteś zadowolony? Ich frage noch einmal. Zapytam jeszcze raz. Bist du zufrieden? Czy jesteś zadowolony? Soll ich noch einmal fragen? Czy jeszcze raz mam zapytać? In Europa gehören wir zu den privilegiertesten Menschen auf der ganzen Erde, zu den w Europie należymy do tych najbardziej
uprzywilejowanych albo na tym najwyższym stanowisku ludzi na całym świecie. Hast du schon mal Hunger gehabt? Czy ktoś z nas cierpiał głód? Außer vor dem Essen? Oczywiście poza tym głodem, jaki mamy przed obiadem. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die brauchen einen halben Tag, um frisches Wasser zu bekommen. Jest wielu ludzi, którzy potrzebują połowy dnia, aby mieć, aby pozyskać świeżą wodę. Wir gehen einfach und machen Wasser an. My wchodzimy do kuchni, odkręcamy kran i już. Ich hoffe nicht, dass noch einmal Krieg in Europa kommt. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej wojny w Europie. Oder Hungersnot. Albo głodu. Aber ich sage, ale mówię to, dann wäre sofort viel Streit vorbei. Wtedy, gdyby takie coś się zdarzyło, to wiele tych kłótni, które są pośród nas, natychmiast by zniknęły. Warum? Dlaczego? Weil wir dann aufeinander angewiesen wären. Bo wtedy bylibyśmy skazani jeden na drugiego. Dann gibt es keine Zeit für Streit, sondern dann fragen wir: Hast du noch etwas Kartoffeln? Wtedy nie byłoby czasu na kłótnie, tylko byłoby pytanie: Zostało ci jeszcze coś ziemniaków? Könnt ihr noch heizen? Habt ihr noch genug Kohle oder Gas? Macie jeszcze czym palić? Macie trochę węgla czy jakiś gaz w butli? Aber jetzt wohnen wir, ich übertreibe einmal. Ja teraz oczywiście trochę przesadzam, ale mieszkamy teraz. Alle in einer Villa? Wszyscy mieszkamy w swego rodzaju willach. Wir haben alle ein eigenes Auto? Każdy z nas posiada jakiś środek transportu, samochód. Und ich brauche den anderen überhaupt nicht mehr. W zasadzie po co mi ten drugi potrzebny? Stattdessen sage ich: der hat noch ein größeres Auto als ich. A zamiast tego to ja nawet mówię: o, ten sobie kupił lepsze auto niż ja mam. Und deswegen möchte ich noch einmal ganz persönlich für mich fragen. I dlatego jeszcze raz chciałbym zapytać osobiście, szczególnie to też skierować do siebie. Bist du zufrieden? Czy jesteś zadowolony? Zweitens. Po drugie. Ihr mordet und neidet. Zabijacie i zazdrościcie. Und könnt nichts erlangen. I nie możecie nic osiągnąć. Wir können auf den ersten Vortrag verweisen. Możemy skierować do tej naszej pierwszej godziny. Wir haben über Eifersucht oder Neid gesprochen. Mówiliśmy tam o zazdrości. Neid richtet sich letztendlich gegen Gott. Zazdrość koniec końców skierowana jest przeciwko Bogu. Weil Gott ist, der gibt. Ponieważ to Bóg jest tym, który daje. Drittens, po trzecie, ihr streitet und führt Krieg. Walczycie albo kłócicie się i das ist der Geist führt Krieg. I prowadzicie wojny albo u nas jest spory. Das ist der Geist der Rechthaberei. To jest ten duch, który mówi, że mamy prawo, nam się należy. Domaganie się racji, tak. Im Zweifel hab ich immer recht, ja? Jeśli są jakieś wątpliwości, to ja zawsze mam rację. Nein, so ist es nicht. Nie, tak nie jest. Sondern wir wollen uns unter das Wort Gottes beugen. Ale chciejmy się ugiąć pod Słowem Bożym. Viertens, po czwarte, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Nie macie, bo nie prosicie. Beten wir noch? Czy jeszcze modlimy się? Ich erinnere mich an die Schule zurück. Ja sobie przypominam czasy, gdy chodziłem do szkoły. Wenn ich eine Arbeit schreiben musste, die sehr schwer war. Gdy musiałem pisać klasówkę, która była bardzo ciężka, trudna. Dann habe ich gebetet. To wtedy się modliłem. Aber wenn es eine Arbeit war, die sowieso leicht war. Ale jak trzeba było napisać jakąś kartkówkę, która tak czy owak to była prościzna, braucht man nicht lernen, braucht man nicht beten, to wtedy nie trzeba było się ani uczyć, ani powtarzać, a w ogóle już modlić. Einfach so, ja? To tak po prostu, jak z rękawa. Und wie war das Ergebnis? A jaki był skutek tego? Oft war es schlechter als bei der Arbeit, die vermeintlich schwer war, aber ich hatte Angst und habe gebetet.
Bardzo często było tak, że te kartkówki pisałem gorzej niż tą trudną klasówkę. Für jede Aufgabe. Jeśli chodzi o każde zadanie, brauchen wir die Abhängigkeit von Gott. Potrzebujemy zależności od Boga. Es gibt viele Sachen, die können wir gut machen. Jest wiele rzeczy, które dobrze jesteśmy w stanie zrobić. Das ist für uns Gewohnheit. To jest dla nas codzienność. Aber wir können uns in der Küche einen Finger abschneiden. Ale możemy sobie w kuchni odciąć palca. Oder an einer Maschine. Albo w czasie pracy przy jakimś urządzeniu. Obwohl wir schon 100.000 Mal etwas geschnitten haben oder an der Maschine gearbeitet haben. Mimo tego, że w tej kuchni 100.000 razy coś cieliśmy albo obsługiwaliśmy to urządzenie. Aber wenn wir nicht beten, ale jeśli nie modlimy się, drücken wir aus, wir sind unabhängig von Gott. Wtedy wyrażamy to, że jesteśmy niezależni od Boga. Und das ist nicht gut. A to nie jest dobre. Fünfter Punkt ist, piąty punkt jest, es sieht fast wie ein Widerspruch aus. To wygląda jak takie przeciwstawieństwo. Jetzt steht hier, ihr bittet. Tu jest napisane prosicie. Trzeci wiersz, prosicie. Aber ihr empfangt nichts, ale nie otrzymujecie. Weil ihr übel bittet. Dlatego, że źle prosicie. Das ist beten, aber mit einem schlechten oder falschen Herzen. To jest modlitwa, ale w złym nastawieniu serca. Das kann auch sein. To też się może zdarzyć. Ich möchte einen Gegensatz zeigen bei Hannah in 1. Samuel. Chciałbym pokazać tutaj jako to przeciwstawieństwo Hannę w pierwszej księdze Samuela. Warum wollte Hannah einen Sohn? Dlaczego ta Hanna chciała, czy Anna chciała syna? Damit sie stolz ist, ich habe auch einen Sohn? Po to, by mogła dumnie powiedzieć, ja też mam syna? Nein. Nie. Sondern, weil sie gesehen hat, in Silo gab es Probleme mit dem Priester. Ale ona widziała, że w Silo jest problem z kapłanem. Czy z kapłanami. Deswegen hat sie gebetet, gib mir einen männlichen Nachkommen. I dlatego ona modliła się, daj mi męskiego potomka. Warum bitten wir um etwas? Dlaczego my prosimy o coś? Es kann sein, dass wir sogar um geistliche Dinge beten. Może też tak być, że będziemy prosili o duchowe rzeczy. Der erste Korintherbrief sagt, eifert um die größeren Gnadengaben. W pierwszym do Koryntian czytamy, dążcie do tych większych darów duchowych. Aber warum? Ale dlaczego? Po co? Um sie für Gott einzusetzen. Aby je wykorzystać w służbie dla Boga. Aber wenn wir es nur bitten, um etwas unseren Stolz zu erhöhen, dann ist es ganz gefährlich. Ale jeśli my prosimy o to tylko i wyłącznie, by nasza duma wzrosła, to jest to bardzo niebezpieczne. Wir sehen das beim Volk Israel. I widzimy to w przypadku ludu izraelskiego. Sie wollten Fleisch. Oni chcieli mięsa. Sie beten um Fleisch. Oni prosili o to mięso. Und dann steht in Psalm 106, aber Gott sandte Magerkeit in ihre Seelen. I w Psalmie 106 czytamy, że Bóg zesłał ten głód do ich dusz. Also sind es fünf wichtige Punkte für unsere Herzen. A więc to jest pięć ważnych punktów dla naszych serc. Unzufriedenheit. Niezadowolenie. Eifersucht. Zazdrość. Rechthaberei. To, że chcemy mieć rację. Selbstvertrauen. Samozaufanie. Wir beten nicht mehr. Nie modlimy się więcej. Und fünftens. I po piąte. Gebet. Aber mit falschen Beweggründen. I po piąte, modlitwa, ale ze złymi pobudkami. Oder Egoismus, könnten wir sagen. Albo moglibyśmy powiedzieć egoizm. Und zeigt jetzt, das ist der Bereich der Welt. I teraz pokazuje, że to jest ten obszar świata.
Vers 4 spricht er nämlich auf einmal von der Freundschaft der Welt. Bo w czwartym wierszu czytamy właśnie o tej nagle o tej przyjaźni ze światem. Er meint hier nicht Ehebruch von einer Frau. On tutaj nie mówi o cudzołóstwie jakiejś kobiety, sondern unsere Verbindung mit Gott geht verloren. Ale nasz związek z Bogiem jest przerwany. Das kannten die Juden gut, weil es steht oft im Alten Testament, dass Gott sich mit dem Volk Israel vermählt hat. Żydzi to dokładnie znali, bo w Starym Testamencie czytamy, że Bóg zawarł związek małżeński z Izraelem. Das ist eine Frage, wollen wir Freund der Welt sein? To jest pytanie, czy chcemy być przyjacielem tego świata? Oder wie Abraham? Albo tak jak Abraham? Freund Gottes. Być przyjacielem Boga. Lesen wir nur einmal Kapitel 2, Vers 23. Z drugiego rozdziału 23 wiersz. Am Ende er wurde Freund Gottes genannt. I nazwany został przyjacielem Boga. Wenn wir Freund der Welt sind, dann sind wir automatisch Feind Gottes. Jeśli staniemy się przyjaciółmi świata, to z automatu jesteśmy nieprzyjacielem Bożym. Und er führt jetzt in Vers 5 zwei wunderbare Hilfsmittel ein. I w piątym wierszu przytacza dwa sposoby uzdrowienia. Erstens die Heilige Schrift. Die Schrift redet nicht vergeblich. Po pierwsze, Pismo. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi? Und zweitens der Heilige Geist. A po drugie, Duch Święty. Wir haben das Wort Gottes. Mamy Słowo Boże. Und wir haben den Heiligen Geist. I mamy Ducha Świętego. Ist jeder hier gläubig? Czy każdy tutaj jest wierzący? Ich hoffe, dass niemand heute Nachmittag hier ist. Mam nadzieję, że nikogo tutaj dzisiaj wieczorem nie ma. Der noch kein Eigentum des Herrn Jesus ist. Kto nie jest jeszcze własnością Pana Jezusa. Wie kann ich ein Eigentum des Herrn Jesus werden? A jak mogę stać się własnością Pana Jezusa? Ich brauche eine Einsicht, ich bin Sünder. Potrzebuję mieć to wejrzenie i zrozumienie, że jestem grzesznikiem. Wenn ich im Leben nur eine Sünde gemacht habe, jeśli ja w moim życiu uczyniłem tylko jeden grzech, dann bin ich entfernt von Gott. To w tym momencie jestem oddalony, odłączony od Boga. Und ich brauche das Werk des Herrn Jesus. I potrzebuję dzieła Pana Jezusa. Heute ist der 11. März, glaube ich, 2017. Dzisiaj mamy 11 marca 2017. Und dieses Datum ist wichtig. I ta data jest ważna. Es ist die Möglichkeit für dich heute für den Herrn Jesus dich zu entscheiden. To jest data, która może być dla ciebie tym początkiem albo w którym możesz stać się własnością Pana. Wenn ich sage, ich möchte nicht, besser gesagt, ich will nicht. A jeśli ja powiem, ja nie chcę, dann wird es in der Ewigkeit für dich schrecklich sein. To wtedy w wieczności będzie to straszny czas dla ciebie. In der Offenbarung steht, sie werden Tag und Nacht. W objawieniu jest napisane, oni będą dzień i noc. Was machen? Co się będzie z nimi działo? Du wirst immer denken, 11. März 2017. Będziesz sobie to przypominał, 11 marca 2017 roku. Ich habe die Chance gehabt. Miałem tą szansę. Aber ich wollte nicht. Ale nie chciałem. Immer wieder, Tag und Nacht. Dzień i noc będziesz sobie to przypominał. Das ist sehr ernst. To jest bardzo poważne. Und das ist die Hölle. A to jest piekło. Zu wissen, ich hätte gekonnt, aber ich wollte nicht. To jest straszne wiedzieć, że mogłem, ale nie chciałem. Im Himmel und in der Hölle sind nur freiwillige Leute. W niebie i w piekle są tylko ludzie, którzy znaleźli się tam dobrowolnie. Wir wollen das mit großem Ernst sagen. Chcemy, czy podkreślamy to z wielką powagą, aber auch mit großer Freude. Ale i z radością. Wenn du sagst, ich will, bo jeśli powiesz, chcę, kommt Gott, der Heilige Geist und wohnt in dir. To wtedy Bóg, Duch Święty przychodzi i mieszka w tobie. Der Heilige Geist als das Siegel, du bist ein Kind Gottes.
Duch Święty jako ta pieczęć, że ty jesteś dzieckiem Bożym. Und da sagt er hier, der Geist, der in uns wohnt. I to jest właśnie tutaj te słowa, Duch, który w nas mieszka, któremu dał w nas mieszkanie. Es ist auf jeden Fall der Heilige Geist. Na pewno jest to Duch Święty. Weil der menschliche Geist wohnt sowieso im natürlichen Körper. Ponieważ ten nasz duch mieszka tak czy owak w naszym ciele. Wo soll der menschliche Geist sonst wohnen? Bo gdzież miałby on mieszkać? Es ist hier ein Hinweis auf den Heiligen Geist. To jest właśnie ta wskazówka na Ducha Świętego. Ab Vers 6 finden wir jetzt die Erschließung der Gnade Gottes. I od szóstego wiersza mamy ten wymiar łaski Bożej. Wie können wir die Gnade Gottes empfangen? W jaki sposób możemy otrzymać łaskę? Als erstes sagt er uns hier, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Tu czytamy, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Das bedeutet zuerst einmal demütig zu sein. Was bedeutet das? Um die Gnade zu bekommen, muss ich demütig sein. Aby otrzymać łaskę, muszę być pokornym. Demut bedeutet, pokora oznacza, nicht mehr an mich zu denken. Nigdy więcej nie myśleć o sobie, sondern an Gott zu denken. Ale myśleć o Bogu. In Römer 7 ist ein Gläubiger, der macht nur immer ich, 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 ich. W Rzymian 7 mamy opisanego wierzącego, który mówi ciągle ja, ja, ja. Aber das führt nur runter. Ale takie nastawienie prowadzi tylko w dół. Als Petrus auf dem Wasser an sich denkt, gdy Piotr, który był nad tą wodą, pomyślał o sobie, geht er unter. Gdy on szedł po wodzie, to wtedy zaczął tonąć. Wir brauchen den Blick auf den Herrn Jesus. My potrzebujemy mieć to spojrzenie skierowane na Pana Jezusa. Und weil das etwas abstrakt ist, a ponieważ jest to rzecz trochę abstrakcyjna, gibt er uns sieben Punkte, daje, tutaj mamy 7 punktów, bis Vers 10, do wiersza 10. Also Vers 7 bis Vers 10 jetzt 7 Punkte. Od 7 do 10 mamy 7 punktów wymienionych. Erstens, unterwerft euch nun Gott. Pierwszy, poddajcie się Bogu. Wir können in einem kurzen Satz sagen, krótkim zdaniem, Rebellion zerstört, rebelia niszczy, Unterordnung heilt. Poddanie leczy, uzdrawia. Wir können den Herrn Jesus als das vollkommene Beispiel sehen. I możemy tutaj widzieć Pana Jezusa jako ten doskonały przykład. Was haben Sie in Matthäus 11 zu Herrn Jesus gesagt? Cóż oni powiedzieli do Pana Jezusa w Mateusza 11? Du bist ein Fresser und ein Weinsäufer. Żarłok i pijak. Wir würden es nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel steht. Nie powiedzielibyśmy tego, gdyby tak nie było napisane w Biblii. Und etwas später, was sagt der Herr Jesus? A kawałek dalej, cóż mówi Pan Jezus? Er betet zu Gott. On modli się do Boga. Und sagt, ja, Vater. I mówi, tak, Ojcze. Denn also war es wohlgefällig vor dir. Bo tak się tobie upodobało. Es ist schwer manchmal in unserem Leben. Czasem w naszym życiu jest ciężko zu akceptieren, was Gott mit mir macht. By zaakceptować to, co Bóg, drogi, jakimi Bóg prowadzi mnie. Aber die Lösung ist niemals Rebellion. Ale rozwiązaniem nigdy nie jest ta rewolucja albo rebelia. Sondern ja, Vater. Ale zawsze te słowa tak, Ojcze. Ich weiß, es ist schwer. Ja wiem, że to jest ciężko. Aber es ist die alleinige Lösung. Ale to jest jedyne rozwiązanie. Zweitens, widersteht dem Teufel. Po drugie, przeciwstawcie się diabłu. Manchmal müssen wir fliehen. Czasami musimy uciekać.
Aber hier müssen wir nicht fliehen, sondern widerstehen. Ale tutaj nie mamy uciekać, tylko się przeciwstawić. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Wenn der Teufel sagt, jeśli diabeł mówi, bist du ein Kind Gottes? Jesteś dzieckiem Bożym? Du hast schon wieder gesündigt. A znowu zgrzeszyłeś. Gott liebt dich nicht mehr. Bóg już cię nie miłuje. Dann müssen wir wie der Jesus die Bibel aufschlagen. To wtedy musimy, tak jak Pan Jezus to uczynił, otworzyć Biblię. In der Wüste sagt der Jesus zum Teufel, es steht geschrieben. Na pustyni Pan Jezus powiedział do diabła, jest napisane. Und dann wird der Teufel fliehen. I wtedy on ucieknie. Drittens. Po trzecie. Naht euch Gott. Zbliżcie się do Boga. Wir sehen jetzt sofort wieder, Jakobus spricht von unserer Verantwortung. I tutaj widzimy, że znowu Jakub mówi o naszej odpowiedzialności. Nämlich, mianowicie, die Verantwortung liegt bei uns. Ta odpowiedzialność jest po naszej stronie. Wir sollen uns nahen. My powinniśmy się zbliżyć. Wie geht das? W jaki sposób? Im Gebet. W modlitwie. Und dann kommt viertens. I po czwarte. Dann wird er sich uns nahen. Wtedy on zbliży się do nas. Natürlich ist Gott uns immer nah. Oczywiście Bóg jest zawsze nam bliski. Aber Jakobus denkt nicht theoretisch. Ale Jakub nie myśli tutaj teoretycznie, sondern praktisch. Ale praktycznie. Und ich kann die Gemeinschaft mit Gott nur genießen, wenn ich darin lebe. A społeczność z Bogiem, społecznością z Bogiem mogę się rozkoszować tylko wtedy, gdy z nim czy blisko niego będę żył. Fünftens, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Po następny punkt, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy albo ludzie chwiejni. Hier denke ich spricht der Herr mitten drin noch einmal zu Ungläubigen. I tutaj on mówi jeszcze raz do niewierzących. Der Ausdruck ihr Sünder, to wyrażenie wy grzesznicy, wird immer benutzt in den Evangelien für Ungläubige. W Ewangeliach to określenie jest używane zawsze dla, w stosunku do niewierzących. Ich habe gesagt, Jakobusbrief ist der erste Brief aus dem Neuen Testament. Powiedziałem, że list Jakuba jest pierwszym listem, który został napisany z Nowego Testamentu. Er entwickelt nicht die Lehre über Sünde, Sünder und so weiter. On nie rozwija tej nauki o grzechu, grzechach. Aber es spricht natürlich auch zu uns. Ale to też mówi do nas. Wenn wir mit Sünde zu tun haben, dann müssen wir uns davon distanzieren. Jeśli mamy do czynienia z grzechem, to musimy się od niego zdystansować. In Vers 9 haben wir dann den sechsten Punkt. W 9. wierszu mamy szósty punkt. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Biadajcie, czy bądźcie złamanego ducha, smućcie się i płaczcie. Ich dachte, ein Christ soll sich freuen. A ja myślałem, że chrześcijanin ma się radować. Warum steht hier auf einmal niedergebeugt? Dlaczego tu pisze złamanego ducha? Trauern, weinen. Smucący się, płaczący, biadający. Es geht nicht darum, wenn hier ein Kind ist, was gerade frisch bekehrt ist. To nie chodzi o to, że gdy tu jest dziecko, które się jest świeżo nawrócone. Dann hoffe ich, du freust dich richtig. To ja mam nadzieję, że ty się tak z całego serca radujesz. Und wir alle auch. I my wszyscy też. Es ist ein großes Glück, erlöst zu sein. To wielkie szczęście być zbawionym. Aber hier geht es jetzt. Ale tutaj chodzi o to, um Trauer bezüglich des Zustandes der Christenheit. O to, by się smucić nad stanem chrześcijaństwa. Wie damals das Volk Israel in einer Endzeit lebte. Tak jak wtedy Izrael żył w tych czasach końcowych dla nich. Leben wir heute in der Endzeit schlechthin. A tak samo i my żyjemy w tych czasach końcowych chrześcijaństwa. Jakobus spricht nicht von dem Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen. Jakub nie mówi o przyjściu Pana dla wierzących, sondern von der Ankunft des Herrn zum Gericht. Ale o przyjściu Pana na sąd. Und wir leben in einer Christenheit, wo der Zustand sehr schlecht ist. A my żyjemy pośród chrześcijaństwa, gdzie stan jest bardzo zły.
Auch bei uns. Również i u nas. Und was ist das Ergebnis? A jaki jest tego wynik? Wir sind traurig darüber. Smucimy się z tego powodu. Weil wir gehören dazu. Bo i my do tego chrześcijaństwa należymy. Und das ist dann der siebte Punkt. I to jest właśnie ten siódmy punkt. Vers 10. Dziesiąty. Demütigt euch vor dem Herrn. Uniżcie, upokórzcie się przed Panem. Demütigung nicht vor den Menschen. Uniżenie czy upokorzenie nie przed ludźmi, sondern vor dem Herrn. Ale przed Panem. Die Pharisäer, die haben sich vor den Augen der Menschen verhalten. Faryzeusze zachowywali się odpowiednio przed ludźmi. Aber das ist nicht unsere Sache. Ale to nie nasza rzecz. Sondern der Herr kennt mein Herz. Ale to Pan zna moje serce. Und möchte schenken, dass wir die richtige Gesinnung über den Zustand haben. I on chce darować, abyśmy mieli to właściwe usposobienie co do tego stanu. In Vers 11 sehen wir dann noch einmal etwas über das Reden. 11. wiersz, jeszcze raz mamy mowę o mowie, o tym, o czym my mówimy. Und ich möchte jetzt versuchen, eine Linie zu ziehen durch Kapitel 4 und 5. I chciałbym teraz taką linię poprowadzić przez rozdział 4 i 5. Erstens, redet nicht gegeneinander. Po pierwsze, nie obmawiajcie, czy nie mówcie jeden przeciwko drugiemu. Kapitel 5, Vers 9. Piąty rozdział, dziewiąty wiersz. Seufzt nicht gegeneinander. Nie narzekajcie jedni na drugich. Kapitel 5, Vers 16. Piąty rozdział, szesnasty wiersz. Bekennt nun einander die Sünde und betet füreinander. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Das ist der Weg zur Heilung. To jest właśnie ta droga do uzdrowienia. Nicht gegeneinander reden. Nie mówić jeden przeciwko drugiemu. Nicht gegeneinander seufzen. Nie narzekać jeden na drugiego. Man kann sich die Geschwister nicht aussuchen. Nie można sobie wyszukać, wybierać wierzących. Aber beten füreinander. Ale modlić się jeden za drugim. Im Gebet kann niemand mir weglaufen. W modlitwie nikt nie może mi uciec. Vielleicht möchte ich mit jemandem sprechen. Może chcę z kimś porozmawiać. Aber er möchte nicht. Ale on nie chce. Aber beten. Ale modlić się. Kann ich für alle. Kann niemand weglaufen. Mogę za każdego. Nikt przed moją modlitwą uciec nie może. Und ich möchte mit Vers 11 jetzt einen Gedanken verbinden, der mir sehr wichtig ist. Jeśli chodzi o 11. wiersz, to chciałbym pewną myśl tutaj połączyć, która jest dla mnie bardzo ważna. Es gibt Schwierigkeiten manchmal. Czasem bywa, że są trudności. Es gibt manchmal auch eine unterschiedliche Meinung. Bywa też tak, że są różne zdania. Aber wir dürfen diese Sache nicht mit einer Person verbinden. Ale tej rzeczy nie możemy łączyć z osobą. Das ist sehr, sehr wichtig. To jest bardzo, bardzo ważne. Wenn ein Bruder nicht meine Meinung hat, jeśli jakiś brat nie myśli tak jak ja, dann bin ich nicht gegen den Bruder. To wtedy ja nie jestem przeciwko temu bratu. Als Brüder müssen wir uns lieben. Jako bracia musimy się miłować. Ich meine jetzt nicht eine grundsätzliche Wahrheit über Gottes Wort. Ja teraz nie mówię tutaj o tej podstawowej, zasadniczej prawdzie na temat słowa czy prawdzie słowa Bożego. Das ist natürlich sehr wichtig. To jest oczywiście bardzo ważne. Aber sagen wir mal, wir möchten eine Einladung gestalten. Ale na przykład chcemy stworzyć jakieś zaproszenie, zredagować zaproszenie. Manche möchten grün und manche möchten rot in der Einladung. Jedni chcą kolor zielony na tym zaproszeniu, a drudzy czerwony. Dann gibt es unterschiedliche Meinungen. I wtedy mamy różnicę zdań. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich gegen den Bruder bin. Ale to nie może doprowadzić do tego, że ja będę przeciwko temu, który chce ten inny kolor. Das ist sehr, sehr wichtig. To jest bardzo, bardzo ważne. Auch in einer Ehe. Również i w małżeństwie. Es ist nicht immer so, dass Mann und Frau 100%ig gleich denken. To nie jest tak, że zawsze mąż i żona w 100% zawsze tak samo myślą. Aber wenn meine Frau sagt, ich trinke keine Cola, ale jeśli moja żona powie, ja nie będę piła coli,
Aber ich trinke gerne Cola. A ja sam piję chętnie kolę. Dann bleiben wir trotzdem verheiratet. To mimo to nasze małżeństwo będzie trwało nadal. Versteht ihr, was ich meine? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Es kann sehr viele Unterschiede geben. Może być bardzo wiele różnic. Aber es darf niemals zum Bruch zwischen den Herzen führen. Ale nigdy nie może to doprowadzić do przerwania tej społeczności, jeśli chodzi o serca. Und jetzt zeigt er, dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist. I to nam pokazuje, że to jest bardzo ważny aspekt. Weil das Gesetz sagt das auch schon. Bo i sam zakon już to mówi. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Er möchte nicht, dass er Christ das Gesetz hält. Tutaj on nie chce, nie mówi o tym, że chrześcijanin ma przestrzegać zakon. Sondern einfach das Gesetz als Beispiel. Ale zakon jest tutaj tylko jako przykład. Und damit kommen wir zu Vers 12. I tutaj teraz przechodzimy do 12 wiersza. Wir könnten sagen, Gott ist die letzte Instanz. Moglibyśmy tutaj powiedzieć, Bóg jest ostatnią instancją. Denn Gott ist der Gesetzgeber erstens. Po pierwsze, Bóg jest tym, który daje zakon. Gott ist der Richter zweitens. Po drugie, jest sędzią. Und drittens, Gott hat Vollmacht oder Autorität. I po trzecie, Bóg ma pełną moc albo autorytet. Er kann zu erretten und zu verderben. On może zbawić i zatracić. Und jetzt empfehle ich euch, i teraz zalecam każdemu, einen roten Stift zu nehmen. Wziąć czerwony długopis und zu unterstreichen, i podkreślić, du aber, wer bist du? Ty zaś kim jesteś? Wollen wir das mal mitnehmen nach Hause? Zechciejmy to wziąć ze sobą do naszych domów. Wer bist du? Kim jesteś? Ich möchte das zu mir sagen. I ja to muszę powiedzieć najpierw do siebie. Wir sind ein Staubkorn im Weltall. Jesteśmy pyłkiem we wszechświecie. Abraham sagt, Abraham mówi, ich bin Staub und Asche. Ja jestem pyłem i prochem. Und dann sagt er, i dodaje, aber ich habe mich erkühnt zu dem Herrn zu reden. Ale odważam się mówić do mojego Pana. Wenn wir alle mehr wüssten, wer wir sind. Jeśli my wszyscy bylibyśmy bardziej tego świadomi, kim jesteśmy, könnten wir auch mehr freimütig beten. To wtedy mielibyśmy też większą wolność do tego, by się modlić. Obwohl Abraham das sagt, betet er, ob nicht in Sodom noch mehr Gerechte sind. Mimo że Abraham to mówi, to modli się, czy w Sodomie jest jeszcze więcej sprawiedliwych? Er sagt, willst du wirklich vernichten? I on pyta, on nie pyta o to, czy jest więcej sprawiedliwych, tylko pyta, czy willst du die Stadt vernichten? Czy chcesz naprawdę to miasto zatracić? Er war bewusst, ich bin Staub und Asche. On był tego świadomy, że jestem tym prochem i pyłem. Und so hat die Freimütigkeit bekommen zu beten. I w związku z tym on nabrał tej wolności, by modlić się o nich. Damit kommen wir zum letzten Absatz. I teraz przechodzimy do tej ostatniej części. Es geht Unabhängigkeit von Gott. Tutaj chodzi o niezależność przed Bogiem. Hier sind Menschen, die sind ungläubig. Tu są ludzie, którzy są niewierzący. Und sie sagen einfach, wir wollen jetzt ein Jahr Handel treiben. I mówią, teraz przez rok będziemy prowadzili biznes. Ohne Gott zu fragen. Nie pytając o nic Boga. Wir sehen das jeden Tag uns her. I to możemy obserwować każdego dnia wokół nas. Obwohl unser Leben nur ein Dampf ist. Mimo tego, że nasze życie jest tylko parą. Planen die Menschen für 100 Jahre. Ludzie planują na setki lat. Die Frage ist, was ist in meinem Herzen? Pytanie, co jest w moim sercu? Wir kennen vielleicht die Geschichte von einem Großvater der spricht mit seinem Enkelsohn. Może znacie historię dziadka, który rozmawia ze swoim wnukiem? Der Enkelsohn war in der Schule. Wnuczek chodził do szkoły.
Und der Opa, der Großvater fragt, was möchtest du machen? I dziadek zapytał go, co chcesz w życiu robić? Abitur. Maturę pierwsze. Und dann? A potem? Studium. Studiować. Und dann? A potem? Arbeiten. Pracować. Und dann aufsteigen. I potem każdy kolejny krok był coraz wyżej. Und dann? A potem? Heiraten. No, zawrzeć związek małżeński. Und dann? Potem? Kinder. Dzieci. Und dann? I co dalej? Rentner. Emeryt. Und dann? I? Ja. Was kommt dann? Co jest potem? Irgendwann muss jeder sterben. Kiedyś każdy musi umrzeć. Ob du Abitur schaffst, weiß ich nicht. Nie wiem, czy zdążysz do matury. Ob du heiratest, weiß ich nicht. Czy będziesz miał małżonkę czy małżonka, nie wiem. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich morgen Abend wieder bei meiner Frau sein kann. Ja tego nie wiem, czy ja jutro wieczorem będę razem z moją żoną. Du weißt noch nicht einmal, ob du gleich gesund mit dem Auto nach Hause fährst. Nikt z was nie wie, czy zdrowo dotrzecie do waszych domów teraz po tej godzinie. Auf einmal geht die Decke hier runter und wir sind alle tot. Nagle ten sufit zawali się i wszyscy zginiemy. Gott müsste nur einmal die Erde ein wenig wackeln lassen. Bóg mógłby tylko pozwolić, by ta ziemia troszkę zadrżała. Ein Hauch und alle Welt wäre gestorben. Jedno tchnienie ze strony Boga i cały świat ginie. Wer bist du? Kim jesteś? Und das ist jetzt der Gedanke im letzten Absatz. I to jest właśnie ta myśl w tej ostatniej części. Wir könnten sagen, moglibyśmy powiedzieć, so der Herr will. Jeśli Pan zechce. Das ist mein Leben. To jest moje życie. Abhängigkeit von Gott. Zależność od Boga. Ist das wirklich mein Lebensinhalt? Czy to jest zawartością mojego życia? Das, was bedeutet das praktisch? Cóż to oznacza praktycznie? Ich mache gar keine Pläne mehr. Nie będę już nic więcej planował? Sondern ich warte auf den Herrn. Ale czekam od tej chwili na Pana. Nein. Nie. Warum? Dlaczego? Heute Abend wollt ihr zu Hause essen, oder? Dzisiaj wieczorem każdy z nas w domu chce coś zjeść. Vielleicht sind schon einige hier, die haben schon Hunger. Może i tutaj już siedzą co niektórzy, którzy już są głodni. Da muss die Mama planen und vorher einkaufen. To mama musi wcześniej zaplanować i jakieś zakupy zrobić. Das ist doch klar, oder? Przecież to jest dla nas wszystkich jasne. Vielleicht möchtest du nächstes Jahr anfangen zu arbeiten. Może w przyszłym roku chcesz zacząć pracę. Dann muss man eine Bewerbung schreiben. To wtedy trzeba napisać CV. Der Arbeitsvertrag kommt nicht vom Himmel geflogen. Bo przecież ten umowa o pracę nie spadnie nam z nieba. Aber alles was wir planen, ale wszystko co planujemy, planen wir vor dem Auge Gottes. Planujemy przed oczami Bożymi. Betest du für eine Arbeitsstelle? Czy modlisz się o twoją przyszłą pracę, miejsce pracy? Wenn wir ein Auto kaufen, czy gdy kupujemy samochód, beten wir vorher? Czy modlimy się i w tej sprawie? Wenn wir eine Autofahrt antreten, beten wir vorher? Jeśli zamierzamy gdzieś udać się w podróż, czy modlimy się przed tą podróżą? Wenn wir zur Schule gehen, beten wir vorher? Gdy idziemy do szkoły, czy modlimy się przed tym? Alles in unserem Leben vor den Augen Gottes tun. Wszystko w naszym życiu czynić przed Bogiem. Denn wir wissen nicht, bo nie wiemy, was der morgige Tag bringt. Co jutrzejszy dzień nam przyniesie. Vers 16. 16. wiersz. Sagt er dann: Nun aber rühmt ihr euch in eure Rostruereien, alles solches Rühmen ist böse. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Hier wird wieder gezeigt, dass das ein Geist der Unabhängigkeit ist. Tutaj znowu jest to pokazane, ten pokazany jest ten duch niezależności. Wenn wir meinen, ich hätte etwas geschafft,
Jeśli uważamy, że ja dałbym coś albo ja coś sam osiągnąłem, dann ist das böse. To jest to złe. Es ist nur Gnade. To tylko łaska. Und er möchte das hier vor unsere Herzen stellen. I on chce to przedstawić przed nasze serca. Zum Schluss gibt er uns aber noch eine Aufgabe. I na koniec mamy jeszcze zadanie. Wer nun weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Wir müssen das jetzt im Zusammenhang sehen von diesem letzten Abschnitt. I teraz musimy to widzieć w tym w związku z tym całym urywkiem. Wir, in Deutschland gibt es ein Sprichwort. W Niemczech mamy przysłowie. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nie ma nic dobrego poza tym, gdy się to uczyni. Das bedeutet also, to oznacza, haben wir vielleicht einmal etwas gegen unseren Bruder? Czy kiedyś mieliśmy coś przeciwko naszemu bratu? Dann machen wir es jetzt genau umgekehrt. To, wir reden nicht gegen den Bruder, sondern wir beten für den Bruder. To zróbmy teraz odwrotnie. Nie mówmy przeciwko niemu, ale módlmy się za niego. Wollen wir das alle mitnehmen nach Hause? Chciejmy to zabrać, zapamiętać i wziąć to ze sobą. Anstatt anzurufen, hast du schon gehört? Zamiast gdzieś tam dzwonić, słyszałeś już? Gehen wir auf die Knie und tun etwas Gutes. Uklęknijmy i zróbmy coś dobrego. Der Feind für das Böse ist das Gute tun. Nieprzyjacielem złego jest czynienie dobra. Und so möchte der Jesus uns helfen. Tak nie po polsku trochę, ale i Pan Jezus chce nam w tym pomóc. Dass wir wirklich lernen von Jakobus. Abyśmy naprawdę uczyli się od Jakuba. Es ist nicht schwer es zu verstehen vom Kopf. To nie jest trudne zrozumieć naszym umysłem. Aber es ist schwer für unser Herz es zu tun. Ale jest to trudne dla naszego serca, by obrócić to w praktykę. Aber wir lesen noch aus Sprüche. Ale przeczytajmy jeszcze z przypowieści. Einen bekannten Vers. Znany wiersz. Vers 26, Kapitel 23, Vers 26. Przypowieści 23, 26 wiersz. Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. In der Anmerkung steht bei uns, lass deine Augen meine Wege bewahren. Ja, so ist es bei uns. Möchte der Jesus sein Wort segnen? Oby Pan pobłogosławił swoje słowo.